Cmyk RGB 300 dPi, 72 dPi, nie wiem, marginesy, spady. Na pewno o tych rzeczach słyszałeś i na pewno nie raz robiłeś pliki do druku, przygotowując w ten nie inny sposób, by zadowolić drukarnię. Drukarnia często ma swoją specyfikację i my musimy zrobić takie pliki finalne, żeby drukarnia zaakceptowała nam nasze pliki, czy też nasze grafiki. W dzisiejszym poradniku pokażę Ci, jak krok po kroku przygotować. Grafikę, czy też fotografię, którą chcesz puścić do drukarni, a żeby drukarnia nie marudziła, więc zapraszam do Photoshopa, zobaczycie, że nie jest to takie trudne jak w specyfikacji. Mamy otwartego Photoshopa i w pierwszej kolejności oczywiście musimy stworzyć nowy dokument. Dlatego klikamy w Nowy plik. Otwiera nam się nasze okno, w którym możemy ustalić wymiary i inne rzeczy, które są dość istotne w przypadku przygotowywania plików do druku. Jedną z opcji to jest oczywiście wybranie tutaj bezpośrednio z ustawień predefiniowanych, na przykład zakładki drukowanie. Mamy tutaj oczywiście domyślne rozmiary, czy też Dokumenty, które możemy sobie bezpośrednio już wybrać. Jeżeli ja na przykład chciałbym wybrać jakiś format, to klikam po prostu A4 i automatycznie zostają załadowane ustawienia tego dokumentu tutaj do naszych parametrów. To, o czym muszę wspomnieć na samym początku, to jeżeli chcielibyście sami tworzyć własny dokument z własnymi ustawieniami, wymiarów czy innych elementów, to zobaczcie, opowiem Wam w szybkim skrócie, jak to powinno wyglądać. Oczywiście nie mówię tutaj o wysokości, szerokości czy konkretnych wymiarach Waszego dokumentu, bo to na pewno. No znacie i wpisujecie takie, jakie potrzebujecie. Pamiętajcie o tym, żeby ustawić sobie milimetry lub centymetry w zależności od tego, w jakim dokładnie wymiarze chcecie Wasz dokument wydrukować. Kolejna rzecz orientacja, poziom lub pion. Tutaj tak naprawdę jeżeli wpiszecie rozmiary, czyli jeżeli szerokość będzie wyższa niż wysokość, automatycznie zobaczcie, że zmieni nam się orientacja. Jeżeli tutaj wpiszę 350 milimetrów to zobaczcie, że przeskoczy nam orientacja na oczywiście poziomą, Więc ja zostawię sobie rozmiar A4, czyli 210 mm na 297. Kolejna ważna rzecz to oczywiście rozdzielczość. Im mniejsza rozdzielczość, tym zdecydowanie mniejsza jakość wydruku finalnego produktu. Zalecam 300 DPI, mniej więcej Taka rozdzielczość pozwala nam na to, żeby wziąć jakąkolwiek wizytówkę czy cokolwiek wydrukowanego do ręki i zobaczyć wszystkie elementy ostre bez żadnych rozmazań. 200 DPI dla dużych plakatów, tablic i roll-upów, a maksymalnie 100 DPI dla wielkoformatowych banerów i reklam. Szczegółowe wymagania dla każdego waszego projektu na pewno znajdą się w specyfikacji, którą dostaniecie bezpośrednio od drukarni. Ja sugeruję tutaj zostawić 300 DPI, czyli 300 pikseli na cal. Kolejna Ważna rzecz, którą Photoshop z automatu zostawia na kolor RGB, to zmiana na kolor Cmyk. Pamiętajmy o tym, że jeżeli przygotowujemy pliki do druku, to musimy zrobić to w formacie barw Cmyk, nie w RGB. RGB to tryb kolorów do internetu, natomiast Cmyk jest to tryb koloru do drukowania dla drukarni. Więc zaznaczam sobie kolor Cmyk i tutaj mogę po prostu już kliknąć. Utwórz. Tworzy się oczywiście nowy dokument A4, który przed chwilą stworzyliśmy z konkretnymi wymiarami. I jedną rzecz, którą teraz na samym początku już zrobię, zanim zacznę projektować, to ustalę sobie spady i marginesy wewnętrzne. Jest to dość istotne w przypadku projektowania, żeby nasze elementy, które chcemy wydrukować, zostały wydrukowane poprawnie. Zaznaczmy sobie, za pomocą prowadnic wyciąganych tutaj bezpośrednio z linijek zarówno tej górnej, jak i tutaj tej po lewej stronie. Mamy możliwość wyciągania prowadnic. Jeżeli nie widzicie tych linijek, to wystarczy, że naciśniecie na klawiaturze Ctrl R i te linijki wam się włączą lub wyłączą w zależności od tego, czy macie je włączone, czy nie. Jeżeli macie tutaj inne parametry niż milimetry lub centymetry, w których chcecie drukować, to zaznaczcie sobie oczywiście takie, jakie potrzebujecie. By to zrobić, wystarczy najechać na linijkę, kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać taką, jaką potrzebujecie. Ja zaznaczę sobie milimetry. W tym momencie mam tutaj zaznaczone milimetry, już widzę, że tutaj jest 210, więc tyle ile potrzebowałem po szerokości mojego dokumentu. Jeżeli mamy już to wszystko przygotowane, mamy linijki, możemy zacząć wyciągać prowadnicę bezpośrednio do krawędzi naszego dokumentu, żeby mógł obrysować realny rozmiar mojego formatu pliku, który chciałbym później wydrukować i taki widzieć. Więc przeciągam sobie bezpośrednio prowadnicę do krawędzi i zobaczcie, że one doklejają się jak, jak zbliżam się do krawędzi dokumentu, doklejają mi się bezpośrednio Tutaj do krawędzi. Jeżeli wy tego nie macie i musicie sami celować, to wystarczy, że wejdziecie sobie tutaj w menu widok i macie coś takiego jak przyciągaj, jak również ta zakładka poniżej. Zaznaczcie sobie tutaj wszystkie te elementy, czyli linie pomocnicze, warstwy i granice dokumentu. Jeżeli to zaznaczycie, automatycznie wasze tutaj linie i prowadnice będą się przyklejać. Do granic dokumentu, w moim przypadku tego A4. Jeżeli zaznaczymy sobie już nasz dokument tymi prowadnicami, dodajmy spady. A co to są spady? Najprościej mówiąc, spady są to obszary druku, które wychodzą poza krawędzie ostatecznego wydruku. Wyobraźmy sobie, że narysowaliśmy prostokąt i pokolorowaliśmy go na zielono. Prostokąt narysowaliśmy na środku białej kartki A4. Chwyciliśmy za nożyczki i zaczęliśmy wycinać nasz zielony prostokąt. Niestety, nie udało się nam go wyciąć idealnie na krawędziach, i został biały obszar. To właśnie może stać się z ulotkami, wizytówkami i innymi plikami do druku, w których nie uwzględnimy naszych spadów. Gdybyśmy nasz prostokąt powiększyli o około 2-3 mm z każdej strony i uwzględnili to w trakcie wycinania, nasz prostokąt nie miałby białych krawędzi, a zielone paski, które przydzieliśmy. Byłyby właśnie naszymi spadami. Jeżeli wiecie już co to są spady, to zobaczcie jak je zrobić. Wystarczy, że najedziemy sobie na zakładkę obraz, wybierzemy rozmiar obszaru roboczego. I tutaj mamy dokładny rozmiar naszego dokumentu, który zrobiliśmy na samym początku. Są dwie metody ustalenia ile chcemy spadów. Powiem tak, standardowo ja robię zawsze 3 mm, i to jest wystarczające, nigdy nie dostaję zwrotki. Natomiast pamiętajcie o tym, żeby zerknąć w specyfikację. Ja dodam tutaj 3 mm z każdej strony, czyli jeżeli mamy papier z dwóch stron, mamy po 3 mm, łącznie musimy dodać 6 mm do tych wartości po szerokości jak również na wysokość też 6 mm. Więc mogę to zrobić, dodając do tych Wartości, czyli, jeżeli mam 210, to dodaję i robię 216. Ewentualnie możemy zrobić względnie, jeżeli nacisnę ten guziczek i nacisnę sobie 6, jak również na dole 6, to znaczy, że mam dodać 6 mm z każdej strony. Nie przesuwajcie sobie tych strzałek, ponieważ to oznacza, w którą stronę wasz dokument ma zostać wydłużony lub poszerzony. Zróbcie sobie w ten sposób, żeby kulka była na środku. Jeżeli kliknę OK, zobaczcie, mój dokument powiększył się tutaj. O jakąś wartość. Wezmę sobie po prostu zaznaczenie tutaj takie prostokątne i zaznaczę ten obszar. Zobaczcie, mamy dokładnie szerokość i wysokość 3 mm, więc tyle, ile potrzebowaliśmy. Więc wszystko jest poprawnie, mamy zrobione spady. Kolejna ważna rzecz, o której warto wspomnieć już teraz, zanim zaczniemy projektować, to marginesy wewnętrzne. Marginesy wewnętrzne są po to, by uniknąć przycięcia waszych ważnych elementów na grafice, takich jak logotypy, jak tekst, jak rzeczy, które chcecie, żeby na pewno pokazały się na waszej grafice. Jak również, żeby wasz projekt po prostu oddychał. Chodzi o to, żeby nie stawiać gdzieś grafiki i logotypu blisko krawędzi, bo to po prostu z punktu widzenia jest nieestetyczne, jest mało czytelne, więc. Unikajmy czegoś takiego. Zobaczcie, jak to zrobić. Ja chciałbym dodać z każdej strony po 5 mm, jest na to na pewno masa sposobów. Ja zrobię to w ten sposób, że stworzę sobie nowy dokument, czyli kliknę Ctrl-N na klawiaturze, otwiera mi się nowy dokument i kliknę sobie 5 mm. Wysokości i szerokości również 5 mm z tymi samymi wartościami. Zmienię tylko kolor na czerwony, żebym widział mój prostokąt, jak również kolor cmyk. I klikam utwórz. Tworzy mi się kwadracik, który przenoszę tutaj do dokumentu. Jeżeli mam mój kwadracik, który ma wartość 5 mm, przesuwam go w róg dokładnie tutaj, żebym miał przy krawędzi mojego dokumentu. Robię to w granicach mojego dokumentu, nie na spadzie, i w tym momencie, jeżeli mam już mój prostokącik, który jest 5 mm, przeciągam sobie prowadnicę do krawędzi mojego małego prostokątu. który oznacza, że mam odsunąć wszystkie elementy o 5 mm. Kolejny kwadracik po prostu przesuwam tutaj na dół, żebym mógł również dodać te prowadnicę. Więc przeciągam sobie prowadnicę. I jeżeli mam wszystko zrobione, mogę ten kwadracik po prostu usunąć. W tym momencie mamy nasz dokument przygotowany do robienia naszej grafiki. Wiemy, że format pliku to jest ta linia, która jest na zewnątrz, dalej mamy spad, a do wewnątrz mamy po prostu margines wewnętrzny. Ja chciałbym. Wrzucić sobie po prostu do środka zdjęcie. Nie będę przygotowywał na tę okazję jakiejś grafiki, po prostu przerzucę zdjęcie, które chciałbym wydrukować. Natomiast w Waszym przypadku, jeżeli macie jakąś grafikę, to robicie to tak naprawdę w ten sam sposób. Jeżeli mam moją grafikę już bezpośrednio zrobioną, wrzuconą, oczywiście rozszerzam ją na całość grafiki, włącznie ze spadami. Więc przeciągam i rozciągam sobie tutaj gdzieś na szerokość większą troszeczkę niż mój dokument, klikam Enter i nasza grafika jest tak naprawdę gotowa dodam oczywiście jeszcze sobie jakiś tekst, na przykład niech to będzie czał, czał, nie pytajcie mnie dlaczego tak, po prostu tu chodzi o to, żebym pokazał o co chodzi jeżeli nie mam okienka z tekstem, to oczywiście wchodzę w okno i klikam typografia pojawia mi się moje okienko z typografią, mogę sobie to zmienić na przykład na Open Sans jak również kolor na przykład na biały więc jeżeli mam już zrobiony nasz napis Ctrl T, by to powiększyć i gdzieś tutaj sobie dam na samym środku mojej grafiki. Jeżeli mamy już naszą grafikę, to pamiętajmy o tym, żeby nasz tekst koniecznie zamienić na krzywa. Jak to zrobić? Jeżeli mam warstwę tekstową, to klikam na nią prawym klawiszem. I zjeżdżam tutaj na dół i mam coś takiego, konwersja na kształt. Klikam prawym klawiszem, i nasza grafika, nasz tekst w tym przypadku został zamieniony na kształt. Więc mamy pewność, że drukarnia nie zrobi nic złego z naszym tekstem, ponieważ jest on po prostu kształtem. A kształty możemy dowolnie skalować, zrobić z niego mniejszy lub większy. Nigdy nie będziemy mieli efektu pikselizacji. Więc pamiętajmy o tym, że jak już będziemy mieć gotową grafikę, chcemy ją wyeksportować, to zamieniamy ją na kształt. I przyszedł najważniejszy czas. Potrzebujemy zapisać nasz plik bezpośrednio na naszym komputerze po to, żeby wysłać go do druku. Ja to robię w ten sposób. Wybieram sobie plik i zapisz kopię. W tym przypadku możemy użyć też skrótu klawiszowego Alt Ctrl S. Dostaniemy dokładnie ten sam efekt. Wyskakuje nam oczywiście okienko, w którym pyta nas Photoshop, czy chcemy to zapisać w chmurze, czy na naszym komputerze. Ja oczywiście zapisuję to na Twoim komputerze, dlatego klikam tutaj, wybieram sobie lokalizację. W moim przypadku będzie to po prostu pulpit. Nazywam nasz plik. Niech to będzie pies do druku. W Waszym może być to cokolwiek. I wybieramy typ pliku, jaki chcemy, żeby to było zapisane. W moim przypadku wybiorę sobie na przykład. PDF, więc klikam i zaznaczam Photoshop PDF. Usuwam sobie tutaj warstwy. Chciałbym, żeby warstwy nie były zaaplikowane. Chciałbym, żeby wszystko było spłaszczone, więc usuwam sobie warstwy i klikam zapisz. Wyskakuje nam nowe okienko z możliwością ustawień konkretnych PDF-a, którego chcemy zapisać na naszym komputerze. Zawsze zapisuję w jednym formacie i nigdy nie zdarzyło mi się, żeby było jakkolwiek to źle zrobione. Wybieram sobie po prostu tutaj PDF X 1A 2.2001. Jeżeli kliknę sobie tutaj, wszystko jest poprawnie. Usuwam sobie tym ptaszkiem Optymalizuj do szybkiego przeglądania i klikam Zapisz PDF. W tym momencie plik został zapisany na pulpicie, tam gdzie sobie zażyczyłem. Plik jest gotowy do druku. Tak jak myślałem, wcale nie wyszedł długi poradnik, i przygotowanie pliku do druku nie zajmuje tak dużo czasu, dlatego. Myślę, że nauczyliśmy się dość sporo w dzisiejszym poradniku. Jeżeli tak, zostawcie łapkę, zostawcie subskrypcję albo chociażby, jeżeli nie chcecie tego robić, napiszcie w komentarzu, że Wam się to przydało. Na dzisiaj bardzo dziękuję. Trzymajcie się. Do zobaczenia już niedługo w kolejnym poradniku. A na dzisiaj to wszystko. Cześć.